Czy to najlepsze boisko Kobe'ego Bryanta na świecie? W 2011 Kobe przyjechał tu osobiście, by uroczyście otworzyć i poświęcić to miejsce. Po jego odejściu w 2020 dokonano renowacji i podarowano mu zupełnie świeży wygląd. Gdzie jesteśmy? W Turcji, a dokładniej w dzielnicy Kadebostan w Stambule. Boisko ma typowo Lakersową kolorystykę i przez całą długość można zobaczyć tak jakby promieniującą cyfrę 8, z którą w pierwszej połowie kariery grał Kobe. Na środku znajduje się napis Mamba Forever, po bokach logo Nike, a na tablicach specjalne malunki. Z lewej strony od wejścia znajduje się rysunek z Kobim i numerem 24, naprzeciw zobaczymy jego córkę, Gianę, z numerem 2. Kiedy pomyślę o tym, że Kobe przybył tu osobiście, że specjalnie odnowili boisko po wypadku, że na świeżo to miejsce musiało robić niesamowite wrażenie, a po ledwie 3 latach jest po prostu niegrywalne z powodu zepsutej nawierzchni i dziur godnych najgorszych polskich dróg, to sorry, ale Stambuł może się tylko wstydzić. Fajne miejsce, ale więcej tu nie wrócę.